Zespół elektrowni wodnych na rzece Raduni został zbudowany w celu spowolnienia spływu wód w kierunku Gdańska. Wiosenne wody roztopowe oraz opadowe stanowiły realne zagrożenie powodziowe dla przedmieści Gdańska. Budowa zapory znacząco spowolniła bieg rzeki i zmniejszyła zagrożenie powodziowe. Elektrownia wodna w Straszynie została uruchomiona w 1910 roku i jest jedną z sześciu elektrowni na Raduni. W 1935 roku ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz potrzebę dostosowania do pracy w kaskadzie z pozostałymi elektrowniami na Raduni przeprowadzona została rozbudowa. Do dwóch hydrozespołów dodano trzeci o największej mocy i przepływie. Pod koniec wojny wyposażenie elektrowni zostało wywiezione, a budowle hydrotechniczne uszkodzone, jednak dzięki wsparciu mieszkańców w czerwcu 1945 roku przywrócono jej działanie. Obiekty elektrowni można zwiedzać po wcześniejszym umówieniu się. Można tu wciąż zobaczyć działające od samego początku turbiny oraz inne urządzenia hydrotechniczne.